Krzysztof Domagała i Szymon Janczyk. Witamy w programie Dogrywka, a dzisiaj porozmawiamy o radomskiej siatkówce, więc witamy w naszym studiu Roberta Prygla, trenera Ceradu Czarnych Radom. Dzień dobry. Panie trenerze, piąte miejsce na zakończenie sezonu. Najlepszy wynik, od kiedy Cerad Czarni wrócili do Plus Ligi. Czy jest pan zadowolony z tej końcówki sezonu, czy jednak jest pewien niedosyt? Ja myślę, że za miesiąc będę bardziej zadowolony i będę bardziej doceniał ten wynik. Aczkolwiek cały czas te ćwierćfinały z zawierciem siedzą w głowie. Siedzi w głowie pierwszy mecz, przegrany 3-2, prowadząc 2-1. I ten trzeci, który zupełnie nam nie wyszedł i mogę śmiało powiedzieć, że to był jeden z gorszych meczów rozegranych przez naszą drużynę w tym sezonie, a tak naprawdę najważniejszy. Także biorąc pod uwagę generalnie wynik, jestem bardzo zadowolony. Jeżeli byśmy rozmawiali we wrześniu w 18 roku, to bym powiedział, że piąte miejsce super, aż nie wierzę. A teraz jest ten niedosyt, bo nie wiadomo, kiedy następnym razem nam się powtórzy taka szansa. Aczkolwiek trzeba przyznać, że Zawiercie grało naprawdę bardzo dobrą siatkówkę. Spotkały się dwie drużyny o bardzo podobnym poziomie sportowym. Drużyny, które obydwie nie miały aż takich aspiracji, nie miały takich budżetów, ale które przez cały sezon grały bardzo wyrównaną i na wysokim poziomie siatkówkę. No niestety, akurat tym razem my się okazaliśmy gorsi. Taką wisienką na torcie chyba jest fakt, że udało się ograć ustępującego mistrza Polski w tej walce o piąte miejsce. Tak, jest to dla mnie bardzo, bardzo przyjemna sprawa. PGS Krabełchatów, mistrz Polski, wielu utytułowanych bardzo zawodników mistrzów świata. I przyznam szczerze, że bardzo się bałem o mentalne podejście mojej drużyny do tej rywalizacji. Chociażby z racji tego, że po tej przegranej Zawiercie ja widziałem, jak drużyna bardzo to mocno przeżyła i było widać spadek tych moralów mentalnych. Jednakże no, chwała im za to, że wrócili mentalnie do gry. Pokonaliśmy Bełchatów u siebie 3-2 po bardzo fajnym meczu i pojechaliśmy tam i tam naprawdę jedna, dwie piłki decydowały o tym, żeby zakończyć tę rywalizację w dwóch spotkaniach. Później jak graliśmy trzeci mecz, to myślałem, że już Bełchatów też przełknie tą przegraną z Jastrzębskim Węgle w ćwierćfinale i będzie nam bardzo ciężko u nas na sali, a okazało się, że to my tak naprawdę od połowy drugiego seta dyktowaliśmy warunki przez całe to spotkanie, będąc drużyną naprawdę dużo, dużo lepszą od Bełchatowa. Jak spotkaliśmy się tutaj po raz ostatni kilka tygodni temu, wtedy przewidywaliśmy, że dojdzie w tym sezonie jeszcze do spotkań Ceradu Czarnych Radom z PGS Grą Bełchatów, no ale w finale, więc jednak coś się udało wytypować, ale tak nie do końca. No dokładnie, wszystko przez Bełchatów, bo nie awansowali do półfinału, jakby nie awansowali, to i my byśmy awansowali. Ale tak na poważnie mówiąc, no ja bardzo żałuję, bo nawet obecne rozgrywki pokazują i nam też wszystkim, mi, przede wszystkim kibicom pokazują to, gdzie jest nasz klub. Tak? My jesteśmy klubem bardzo solidnym, bardzo rzetelnym, ale niestety nie mogącym przeskoczyć pewne pułap. Oniko, które ma problemy w trakcie sezonu, dokupuje Kurka, dokupuje Pęczewa, później jak jest problem z Kurkiem, mają Muzaja. No my przy skali swoich problemów, mam tu na myśli kontuzji, przede wszystkim Maxa Żygołowa, bo to była dla nas najboleśniejsza i najdłuższa kontuzja, bo Dejan, że tak powiem, szybko został postawiony przez sztab nasz medyczny na nogi. No to graliśmy bez w sumie podstawowego atakującego. Na pewno możliwość transferu medycznego ułatwiłaby mi to, że miałbym możliwość, nie dlatego, że Michał Filip grał źle, bo tak nie było, ale były mecze, w których można było mu dać odpocząć i takim meczem na pewno był pierwszy mecz w Zawierciu, gdzie przegraliśmy 3-2 i na pewno to nie był jakiś wybitny mecz Michała. Później u siebie na sali wygraliśmy 3-1 z Zawierciem i Michał zagrał bardzo dobrze. Także no były momenty, że ta rotacja na pozycji atakującego by nam mogła bardzo, bardzo dużo pomóc. Czy w związku z tym piątym miejscem w lidze Cerad Czarni planują start w europejskich pucharach? Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, bo z racji tego, że ostatnimi latami polskie kluby nie zgłaszały się do Challenge Cupu i stoimy nisko w rankingu, gdzie wcześniej, przed tym, jakby drużyna polska regularnie uczestniczyła, więc piąte miejsce dawało 100% gwarancję. W tej chwili nie mamy takiej pewności, czekamy na decyzję Federacji Europejskiej. Podliczenie punktów i rankingów i klasyfikacji klubowej w danym pucharze, bo jest Liga Mistrzów, Puchar CEF i Puchar Challenge.
Więc jeżeli będzie taka możliwość i dostaniemy oficjalne pismo, to zapewne Rada Nadzorcza, prezes i władze klubu będą rozważały taką ewentualność. Czy nie uważacie, że ten sezon był dla Was najlepszym sezonem od lat? Hala pękała w szwach i trochę ten dalszy rozwój w postaci chociażby gry w europejskich pucharach bez nowego obiektu ma trochę mniejszy sens? Ja już to mówiłem wielokrotnie. Tutaj nie jest, broń Boże, chęć zaszantażowania kogoś, czy jakieś żalenia się, ale trzeba powiedzieć, jakie są realia. Nasz klub, nasz budżet był budowany bardzo pod kątem nowej hali. Nowa hala to jest trzy razy więcej kibiców, co się przekłada naturalnie na wpływy do kasy klubu. Więc my wyliczyliśmy już w tej chwili, nawet nie będę mówił kwoty, ale jako klub jesteśmy z powodu braku hali stratni naprawdę dużo pieniędzy. Zupełnie inaczej by wyglądała wtedy nasza akcja promowania naszych spotkań. To, co zrobiliśmy sportowo w tej chwili, czyli gra w ćwierćfinale, być może wtedy i w półfinale, bo kluby było stać na transfer medyczny, spowodowałoby to, że ja uważam, może zabrzmi to nieskromnie, ale uważam, że klub byłby w stanie w 80-90% zapełnić tą halę, grając przy odpowiedniej promocji, której na hali przy Mosirze nie musimy robić, bo zawsze jest komplet. Przy odpowiedniej promocji na pewno wpływy do klubu z dnia meczowego, bo to nie tylko chodzi o bilety, ale również i różnego rodzaju gastronomia, czy nawet zupełnie inaczej by wyglądał wtedy sklep kibica Cerat Czarnych Radom. Jesteśmy w stanie stwierdzić to, że straciliśmy niestety na tym problemie z tą halą. I tak jak wspomniałeś, Krzysztof, na dzień dzisiejszy, jeżeli nie będzie większej hali dla Radomia, my stoimy pod ścianą, bo żeby się klub mógł rozwijać, to jest jedyny główny warunek nowa hala, a wtedy i zupełnie inaczej by wyglądały nasze mecze od strony, wiadomo, teraz mecz nie jest, jest widowiskiem samym sobie, ale to, co się dzieje wokół meczu, ma bardzo duże znaczenie. Zupełnie inaczej byliby nasi najmłodsi kibice witani i mieli możliwość uczestnictwa w naszych zawodach. I ci stali kibice, którzy często się denerwują, aczkolwiek mimo wszystko są wyrozumiali, że czasami siedzą ściśnięci jak śledzie w słoikach i brak klimatyzacji. No, są warunki, jakie są. No, ja uważam, że żeby klub Cerat Czarnych Radom się rozwijał, to hala jest podstawowym elementem, żeby dalej funkcjonować i właśnie puchary i myśleć o jeszcze większych sukcesach niż w tym sezonie. To teraz pozostaje pytanie, co zrobić? Czy znowu ryzykować i uwzględniać ewentualne przychody z hali, czy jednak zachować troszkę bardziej racjonalne podejście? No ale też z drugiej strony wtedy, tak jak Pan mówi, no, są mniejsze możliwości finansowe, promocyjne i wiadomo, że nie zbuduje się na przykład takiego zespołu, jaki by się mogło zbudować w oparciu na lepszą analizę finansową. No niestety, ja w tamtym roku namawiając paru zawodników do gry w naszym klubie, wysyłając oferty, oczywiście zawsze poza konkretem dla zawodnika tak zwanego czy menadżera wysyłaniu kwoty, to opisuję, co się dzieje w klubie, zwłaszcza mówię to o zawodnikach zagranicznych, plan klubu, strategię na najbliższy rok, dwa i tam pisałem zawsze o hali, tak, że przenosimy się do nowej hali i tak dalej. No niestety to nie miało pokrycia. W tej chwili już menedżerowie niektórzy sobie w cudzysłowie trochę łacha z nas targają. W piątek byliśmy z prezesem Wojtkiem na takim spotkaniu podsumowującym Plus Ligę i też tam parę docinek było w naszym kierunku. No nie mamy na to wpływu. Trzymamy kciuki, żeby władze miasta, ich plany się zrealizowały i spełniły to, co obiecują, że być może do końca roku będzie ta hala. Nie wiem, jak postąpi Rada Nadzorcza, jak postąpi zarząd klubu, czy zaryzykuje, biorąc pod uwagę, że warto zaryzykować i iść w mocną drużynę, bo jeżeli sezon w tym roku zaczynamy bardzo późno, bo będzie końcówka października, początek listopada, to jeżeli te plany z halą, o których słyszę w mediach, na przełomie roku by się sprawdziły, to jest sens, tak? Tylko czy klub podejmie taką decyzję i władze klubowe, to ja nie wiem, to już jest poza mną. Ja jako trener chciałbym zawsze mieć jak najlepszą drużynę i walczyć o jak najwyższe cele, ale z racji tego, że no jestem blisko wiedzy, jaka jest sytuacja w klubie, no to zdaję sobie z tego sprawę, że to ryzyko jest bardzo duże i żebyśmy nie stracili tego, co mamy, czyli tego, że jesteśmy klubem bardzo solidnym, bardzo rzetelnym i wywiązującym się ze swoich obietnic, żebyśmy tego nie stracili, co budowaliśmy latami.
To ostatnie pytanie w pierwszej części programu. Jak będzie wyglądał ten zespół w przyszłym sezonie? Czy już trochę rąbka tajemnicy może Pan uchylić? Jeżeli chodzi oczywiście o zawodników. Tak naprawdę to dużo chłopcom się kończą, dużo zawodników się kończą kontrakty. Wiadomo, że kończy się Wojtkowi Żalińskiemu, który ogłosił po meczu, że zmienia barwy klubowe. Kończy się Tomkowi Fornalowi, kończy się umowa Hubertowi, Norbertowi Huberowi. Kończy się umowa Maxowi Żygałowi i Kamilowi Kwasowskiemu. Kończy się umowa również Kubie Rybickiemu. Także no, można się spodziewać, że wielu z nich, jeżeli nie wszyscy, odejdą. Jakie będą plany? Oczekiwania sponsorów Rady Nadzorczej są zgodne z moimi, tak? Czyli chcemy, żeby ta drużyna nie była słabsza. I jest bardzo realne stworzenie drużyny nie słabszej, a może nawet ciutkę mocniejszą. Oczywiście ta drużyna będzie inna. To, co zrobiliśmy 3 lata temu, czyli stawianie na młodych zawodników i budowanie ich, w tym roku wypaliło. Myślę, że będzie to połączenie tego projektu sprzed 2-3 lat, czyli postaramy się zakontraktować młodych, bardzo utalentowanych zawodników, ale będziemy chyba mieć, mam nadzieję, możliwość również zakontraktowania zagranicznych, bardzo, bardzo dobrych zawodników, ogranych i zawodników, którzy na pewno nie będą no name, tylko zawodników z nami i znanych w Europie czy nawet na świecie. Jeżeli nam się to uda, to liczę, że ten poziom sportowy nie będzie gorszy, a w moim przekonaniu, jeżeli te plany nasze transferowe wypalą, w moim przekonaniu może być nawet troszeczkę lepszy. To jeszcze jedno pytanie może, jak smakował ten prezent od kibiców, bo po meczu zachęcali do wspólnego zdegustowania, zasmakowania. Przyznam szczerze, że nie próbowałem. Ja akurat, może nie widać po sylwetce, ale naprawdę nie jestem smakoszem piwa. Na pewno podzielę się z tatą piwem. Spróbuję, nie było możliwości, bo pomimo tego, że w czwartek zakończyliśmy sezon, to w piątek od samego rana spotkania w Warszawie, w sobotę uroczystości rodzinne i nie było kiedy, ale na pewno przyjdą cieplejsze dni na działce. Z przyjemnością taki prezent spożyję. Życzymy smacznego, udanych wakacji. Do zobaczenia wkrótce. Dziękujemy za pierwszą część programu. Dziś naszym gościem był Robert Prygiel, trener Ceradu Czarnych Radom. Dziękuję bardzo. Witamy w drugiej części programu Dogrywka. Teraz naszym gościem jest Michał Nowak z redakcji Echa Dnia. Dzień dobry. Michale, porozmawiajmy o siatkówce oczywiście, nie zaskoczę wszystkich, o sezonie zakończonym, a przede wszystkim o tym, co będzie się działo dalej z zespołem Ceradu Czarnych Radom. Ilu zawodników z tego składu będziemy mogli oglądać w następnym sezonie i kto tak naprawdę może przejść, bo to chyba bardziej interesuje kibiców. Ilu zawodników będziemy oglądać? No, można myślę policzyć na palcach jednej ręki tak naprawdę tych zawodników. O ile się nie mylę, ważne kontrakty ma chyba 5 zawodników, no, co nie jest jednoznaczne z tym, że wszyscy zostaną. Jest to na pewno Michał Filip, Kacper Wasilewski, Michał Ruciak, Alan Pajek i Dan Więcić, tak. Także no, rewolucja kadrowa na pewno czeka zespół z Radomia. Kogo możemy się spodziewać tutaj w Radomiu? Trochę zaspoilerował, że tu mogą być jacyś młodzi, utalentowani zawodnicy. O ile mnie wzrok nie mylił podczas meczu czwartkowego z PGS Krom Bełchatów na trybunach, zobaczyłem 3 zawodników, którzy być może w Radomiu zagrają. Nie chcę mówić o nazwiskach, kto był ten mógł widzieć, także... Może po prostu przyjechali obejrzeć mecz. Być może. Tak, no my podawaliśmy tutaj Mateusza Masłowskiego bodajże z Rysowi, ale ten transfer chyba w końcu się wysypał na ostatniej prostej, można powiedzieć, bo widziałem, że też rzeszowskie media podawały, że ten zawodnik będzie w Czarnych, a tu ostatnio dochodziły głosy, że jednak nie podpisał kontraktu. Na razie wiadomo, że odszedł z Rzeszowa. To dyplomatyczna odpowiedź. Ale jeden libero może będzie poszukiwany do Radomia, chociaż kontrakty podpisane ma 2, więc... Jeden z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie nowy libero. Któryś z tych 2, którzy są, zostanie. Nie jest jeszcze przesądzony, który, ale na pewno jeden będzie nowy. Na jakie pozycje jeszcze będziemy poszukiwali wzmocnień tak naprawdę? Czy musimy szukać kogoś do ataku w miejsce Maksima Żegobowa, który odchodzi? Poszła informacja, że wraca do Rosji, do Dynamo Moskwa, ale no jeszcze nie wiadomo, gdzie Maksim wyląduje. Na pewno nie zostanie na kolejny sezon w Radomiu. Musimy szukać wzmocnień do przyjęcia, bo tracimy obu
podstawowych przyjmujących. Czterech wszystkich przyjmujących. A właściwie, no zobaczymy, co będzie z Kubą Brybiskim, tak? Ale pozostali trzej raczej opuszczą nasze miasto i nie wiadomo, są wymiany tak naprawdę na środku siatki. Alan Pajnik niby ma ważny kontrakt, nie wiadomo, co będzie z Norbertem Huberem. Michał Ostrowski pewnie zostanie na kolejny sezon, ale raczej tych wzmocnień potrzebujemy wielu. Tak, z moich informacji wynika, że Michał Ostrowski prawdopodobnie zostaje w Radomiu, Alan chyba też. Jeśli chodzi o Norberta, no to nie jest chyba tajemnicą, że w Radomiu już nie będzie grał. Podobnie jak Tomek Fornar, jak Wojtek Żaliński. Tak jak mówiliśmy, jeśli chodzi o pozycje przyjmujących, tak naprawdę to jest cała czwórka odejdzie i... No prawdopodobnie cała czwórka z dużą dozą prawdopodobieństwa, także tutaj na pewno będą zmiany. Jeśli chodzi o atak, Max nie zostaje, ale będzie w miarę młody atakujący, który występował w polskim zespole w zeszłym roku. To nazwisko też się przewija w mediach. Oczywiście, możemy no jednak oświecić tutaj, że chodzą głosy, że ponoć Karol Butryn przyjdzie do Radomia. Oczywiście nie wiemy nic więcej, czy te rozmowy... Michał Filip zostaje. Jeżeli faktycznie to się potwierdzi, to będzie bardzo ciekawa rywalizacja wśród atakujących. I co ważne, będzie to wtedy Polak na pewno, czyli limit obcokrajowców na tej pozycji nie będzie nas obowiązywał. No właśnie, to może zapytajmy inaczej. Kogo byś widział w tym składzie na przyszły sezon, biorąc pod uwagę wszystkie możliwości? Czyli no wiadomo, że Leona na pewno tutaj w Radomiu nie zobaczymy, ale tak w granicach rozsądku finansowego i jakichś twoich oczekiwań. Właśnie jeśli chodzi o te wymagania finansowe, tutaj to też nie do końca wiemy, jakim budżetem będzie klub mógł tak naprawdę, z jakiego budżetu będzie mógł korzystać, bo tutaj mówi się, że prawdopodobnie ten budżet może być nieco wyższy, więc to też trochę jakby ułatwia tą sytuację, aczkolwiek patrząc na rynek, to też nie będzie łatwe zadanie, bo tak jak trener Robert Prygier mówił po ostatnim meczu, ten rynek jest dość mocno przetrzebiony i niektóre zespoły dokonywały transferów już w lutym tak naprawdę i w tym meczu słynnym już można powiedzieć z zawierciem trzecim w ćwierćfinale tak naprawdę było wiadomo, że większości zespołów czarnych już nie będzie w Ceradzie Czarnych na przyszły sezon, a w zawierciu była sytuacja zupełnie odwrotna. I to też mogło mieć wpływ na to ostatnie spotkanie, chociaż wiadomo, że to są profesjonaliści, no ale wiadomo, gdzieś w głowach to głęboko może siedzieć. Kogo można się spodziewać? Na pewno, tak jak trener wspominał, to może być skład, taka fajna mieszanka doświadczenia z młodością. Tej młodości chyba jednak tym razem będzie trochę mniej. Nie będzie tu tylu młodych, perspektywicznych zawodników, jak było to chociażby 2 czy 3 lata temu, kiedy przychodzili Norbert Huber czy Tomek Fornal, ale wydaje mi się, że można być optymistycznie nastawionym do przyszłego sezonu. Ja mam tylko jedną taką wątpliwość. Idą do góry ceny polskich zawodników na rynku, tak? Jest ograniczenie ilości zawodników zawodników zagranicznych na boisku. Myślę, że nie będzie problem ze znalezieniem dobrych zawodników zagranicznych, którzy chcą przyjść do naszej ligi, ale będzie problem chyba ze znalezieniem dobrych Polaków, którzy będą mogli w tej wyjściowej szóstce grać. Może to być taka kuriozalna sytuacja, trochę jak w koszykówce, że praktycznie mamy dobrych zawodników zagranicznych, a Polacy, którzy wchodzą, są takim trochę uzupełnieniem, którzy często odstają. No właśnie, może stąd ci młodzi siatkarze, którzy tutaj chcą przyjść do Radomia, no wiadomo, oni są tańsi, tak? Ci tacy solidni ligowcy tak zwani, no mogą podbijać swoje ceny i z tego co wiem, to właśnie te ceny w ostatnim czasie są dość wygórowane. Dlatego no wiadomo, lepiej ogląda się zespół, który jest złożony z rodzimych zawodników, a ci zagraniczni są jakimś faktycznym wzmocnieniem, a nie tylko uzupełnieniem. No ale czasami klub musi się decydować na takie ruchy, no bo faktycznie te ceny są zaporowe, jeśli chodzi o polskich zawodników. Możemy chyba zdradzić się trochę szczegółów, że właśnie Wojtek Żaliński między innymi dlatego odchodzi z Radomia, bo dostał bardzo korzystną ofertę finansową. Ale miejmy nadzieję, że może jeszcze na zakończenie kariery do Radomia wróci. Czy myślisz, że jednak tak jak Daniel Pliński zakończy karierę w Olsztynie? Ciężko powiedzieć. Wojtek ma obecnie, o ile się nie mylę, 31 lat.
31. To jest jeszcze... Jeszcze myślę, że może troszeczkę pograć. Wiadomo, że środkowi rozgrywający grają troszeczkę dłużej, ale... Zawsze może zostać libero, jak Michał Ruciek. Ewentualnie, chociaż... Chociaż tej zagrywki byłoby szkoda. Tak, tej zagrywki byłoby szkoda, ale szkoda, tak na marginesie, szkoda, że Wojtek odchodzi, dlatego że to jest niezwykle barwna postać tutaj. Będzie go brakować w Radomiu. Na pewno. No na pewno przynajmniej raz w sezonie przyjedzie. Tak, więc dziękujemy za te wszystkie lata spędzone przez Wojtka w Radomiu, wcześniej Wiadarze, teraz w Ceratce Czarnych, ale nasz czas programu niestety już dobiegł końca, więc dziękujemy serdecznie. Gościem programu Dogrywka był Michał Nowak z Zachadnia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za tydzień.